wszystki warsztat dotarł w przejściach. To się zbliża sezon do pryskania miedzianym, więc trzeba tu najpierw wszystko wyskładać do kupy, więc tą metalową włożymy może na sam początek, a resztę będziemy jakoś skręcać. Tu jeszcze jakieś części są. Nie wygląda rewelacyjnie, ale mam nadzieję, że może jakoś będzie. Tu jeszcze widzę coś przycina, ale no zobaczymy, jak to będzie wszystko działało. To wszystko plastik praktycznie. No niestety, to jest tylko plastik. Tak, potrzebna nam będzie uszczelka. Takie taka mała. Chodź, uszczeleczka. A co, że nam się za dużo wydaje? 6 by te były mniejsze. Tak z tego wynika, ale tutaj nie mamy żadnych innych. Żadnych innych uszczelek nie mamy. Na przyszły w komplecie, to znaczy się, że powinny być. Dobre. Może w tej środku coś jest. Tutaj nie ma. Tutaj też nie mam uszczelki. Myślę, że się będzie wychuszczać. Może tu jest jakaś. Też nie mam uszczelki. Ojej, może tu będzie coś. I tu też nie ma uszczelki. Też nie niepotrzebne. To co? Jednak się musimy posłużyć jakimiś innymi materiałami, no wiesz, tak? Nie mamy uszczelek. Spróbujemy dać taśmę teflonową. Czy to nam będzie trzymać? To się wszystko okaże dopiero po skręceniu i po wcalaniu, tak, płynem. No ale jest to już pierwszy jakiś przyczynek do tego, że się denerwować, bo uszczelki powinny być typowe, a nie są. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Zaraz. Teflon mam tu na pewno uszczelni tutaj w jakimś sensie. Ale nie lubię takich prowizorek. I zamiast tej uszczelki tutaj damy to. Spróbujemy skręcić. Tutaj. To jest do. To zawór, wiesz? Zawór. No, mam nadzieję, że on tu nie będzie haczył, a jak będzie, tego będziemy musieli troszkę udrażnić. Dobrze, przechodzimy do następnego etapu. Przedłużymy, myślę, na całą długość. Tak, tak, bo przede wszystkim tę moją śliwkę chciałabym opryskać, a ona jest wysoka. Jest wysoka, nie? No. I tak trzeba będzie chyba drobinę rozłożyć. No, no to co, spróbujemy ten teflonem tutaj znowu się pobawić. Wsyćmy to tutaj na maksa, dobrze. No i to samo zrobimy z kolejnymi. No, w ten sposób, dobra. To jest trzecia ta przedłużka, tak? To ciaśniej trzyma niż tamte? To. Tyle. Czyli jednak zabezpieczasz też, tak? No tak, no, muszę to zrobić. Spróbujmy. Wypchać to tu. I tam. I tutaj skręcić. Jeszcze idzie tutaj lanca. Jeszcze jeden. Będzie dłuższe, będzie się wygodniej. Tak myślę. I tyle. I co, kręcimy na teflonie? No, dobrze, że mamy. No, tak dobrze, że mamy. To dlaczego taka akurat taśma?
ona co najlepiej? Wiesz co, bo to jest typowa taśma do uszczelnienia. Ją się używa w hydraulice, żeby ci nie kapało na złączach, więc myślę, że i tu będzie, że i tutaj swoją rolę spełni. Poprawimy sobie teraz jedno w drugie. I tak. I tutaj to sobie wyregulujemy na końcu. Musisz zakręcić teraz to. Trzeba będzie zrobić pierwszą próbę na szczelność. Tak. Ale musisz założyć jeszcze tą dyszę na koniec, tak? A jest jakaś dysza, a co tamta jest, do czego? Ta dysza jest. Tamta jest jakimś takim strumieniem płaskim, nie? Aha. A nam chodzi o rozpylać, żeby nam to rozpylało. Sprawdźmy tylko, czy tutaj jest wszystko na swoim miejscu. Uszczelka. Uszczelka jest. O, widzisz, to jest ta większa. I to może nie, to jest ta jeszcze większa. Inna? O, tutaj to sitko, jest. Tak? No, tutaj jest wszystko. No i co? Puściło? Coś przestrzeliłeś. A tutaj jest uszczelka, czy nie ma? Ale uszczelki tutaj nie ma. No więc spróbujmy tutaj założyć tą małą. Tą małą, właśnie. Na końcu. Tą jedną, która była dobra w tym zestawie, tak? No właśnie. No i widzisz, że nie siada dobrze. No to co jest? Strzeliło już? Pękło coś? No. Pęknąć to nie pękło, ale... No, to takie... Zabawka, tak? No, nie wygląda to za porządnie. Mam nadzieję, że będzie lepiej działać, jak wygląda. No, spróbujemy to uszczelnić tutaj. Tak. No. Tu przelot jest. Dobrze. Aha, widzisz. To co, będziemy robić próbę ogniową? Tak. Dobra. Może się dostać do środka, to trzeba rączką. Musimy odkręcić pompkę, to jest pompka. No, szeroki lejek to jest tyle dobre. I tutaj możemy wlać wodę, bo do samego spodu dochodzi wąż zasysający. No, czekaj. Tu jest kręcone wszystko. Masz tą wodę, wlej tyle na razie. Tutaj uszczelki gumowe są wszędzie. A tamte zapasowe, mam nadzieję, że one będą pasować. No mam taką nadzieję. No. Dokręcamy. Pompka ma blokadę, wiesz? Jak przykręcisz tutaj do końca i w prawą stronę, to możesz wtedy za ten... Złapać, tak? Tak, bo jak nie złapiesz, to... No ale... Próbujmy napompować. Robimy ciśnienie. Tam masz swoje roślinki? Tak. Ale tutaj nam kapie. No czekaj, to będziemy jeszcze trochę, mogę? Mam ale już, nie no. Zobaczę tego. O, tu są moje roślinki. No zobacz się, dopiero co, możemy je trochę właśnie zrosić. Tu spuszcza się ciśnienie. No. Tym. Jakbyśmy nie chcieli, żeby nam ciśnienie zostało w tym, do to góry? Jak podnieśli. Tak. Aha. O. Wszędzie. Brakuje uszczelnień.
Robimy oprysk siarczany. Wiecie. Ile to jest łyżka? Tak. Ile to jest mniej więcej? 20 gram. 2 deko wziąć? Tak. Dobrze, na 5 litrów wody, tak? Tak, dajemy. No to mieszamy. Już trochę wlałam, ale jeszcze mi brakuje. Pukanka. Bardzo dobrze. Teraz. A dolejesz do 5. Wymieszamy po zamknięciu. No i super. Zobaczymy, co to jest warte. Zapryskiwa decyzja jednak radę, więc. No, no to. Więc po wszczelnieniu tych wszystkich historii. Jakiś pożytek z niego będzie.